Czy było słychać na Zoomie, na Teamsach, to co miałaś do powiedzenia podczas wideokonferencji, gdy w otoczeniu był hałas? Mam nadzieję, że było słychać, natomiast ja w ubiegłym tygodniu miałem kilka spotkań, gdzie uczestnicy mówili na tak kiepskich mikrofonach, w hałaśliwym otoczeniu, że nie byłem w stanie zrozumieć, co mieli do powiedzenia. Dlatego dzisiaj poświęcam jedną minutówkę mikrofonom. Jestem tutaj w otoczeniu mikrofonów, w tej chwili mówię przez ten mikrofon Samson, natomiast przełączmy się na chwilę do mikrofonu bluetoothowego, który mam tutaj w uchu. Tego typu mikrofon, w takim hałasie, brałem specjalnie hałaśliwe otoczenie, tak byście mnie słyszeli, gdybym z wami rozmawiał przez ten mikrofon. Ale może miałbym pokusę, żeby skorzystać z mikrofonu krawatowego, czyli mam tutaj wpięty do koszuli mikrofon krawatowy. Jak ten mikrofon sobie poradzi w takim otoczeniu? Jakbyście mnie słyszeli, gdybym rozmawiał z wami w tym właśnie otoczeniu na takim mikrofonie? No pewno nie najlepiej. No to może lepiej spróbujmy webcam. Zobaczmy, jak zbiera mikrofon kamerki internetowej. No taka sytuacja. Też sądzę, że komfort jest niezbyt duży. No to może mikrofon który jest zbudowany w laptopa. No tak słychać, gdy rozmawiamy przez mikrofon w laptopie. Przypuszczalnie nie najlepiej. Natomiast często się okazuje, że optymalnym rozwiązaniem, zupełnie niedrogim, jest po prostu użycie tradycyjnego mikrofonu stałosłuchowego na kablu, gdy, spójrzcie, no jest otoczenie hałaśliwe, a i tak w miarę dobrze słychać. Także to a propos tych podpowiedzi, jak sobie poradzić z mikrofonami w sytuacji, gdy jest hałaśliwie. Więcej w felietonie, tutaj na dole jest link. fruga.net/369 i oczywiście zapraszam na środową dziesiątkę, gdzie dłużej sobie porozmawiamy na tematy mikrofonów, na tematu tego, jak przygotować się od strony dźwiękowej do udanych wideokonferencji. Trzymajcie się. Cześć, cześć.